ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara. Pomysł wyjazdu zrodził się rok temu, w momencie jak wracaliśmy z wyjazdu z Wilna. Dowódca po prostu zadał pytanie, gdzie jest za rok? No i tak po chwili zastanowienia rzuciliśmy, że Monte Cassino. Działalność naszej jednostki głównie opiera się o szkolenia i udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, ale staramy się raz w roku wynagrodzić strzelcom tą całoroczną działalność i organizujemy taki wyjazd też pod kątem patriotycznym, ale też, żeby troszkę odpocząć, oderwać się od tej szarej rzeczywistości. Celem naszego wyjazdu oczywiście było wzgórze Monte Cassino i polski cmentarz właśnie tam na Monte Cassino. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię drugą, taką można powiedzieć mentalną, to oczywiście odwiedzenie tego miejsca, żywa lekcja historii dla naszych strzelców, Orląt. No dotknięcie, spotkanie się z osobami, które fizycznie tam walczyły, które były. Było to no niesamowite doświadczenie. Do Monte Cassino byłam już wiele razy, ale za każdym razem towarzyszą mi te same uczucia niezwykłego wzruszenia, że jest się w tym miejscu, gdzie ta ziemia tak naprawdę, jak są słowa piosenki, do Polski należy, bo tego nie da się ukryć. Tutaj mowę polską słyszymy tak często i tak wyraźnie, no, że czujemy się jak w Polsce. A poza tym, patrząc, ilu tutaj jest strzelców i Orląt, z którymi ja jestem związana od lat, to mogę powiedzieć, że to jest najwspanialsza lekcja historii. Bo gdzie, jak gdzie, ale właśnie w takich miejscach my ich możemy nauczyć, że to się nie wydarzyło tylko na kartach książek. To nie jest tylko gdzieś w telewizji czy na YouTubie, ale to jest żywa historia. Tu są pochowani ci ludzie, którzy tutaj walczyli. Tutaj przyjeżdżają weterani, którzy walczyli podczas tamtych walk. Żywa lekcja historii i najwspanialsze, niesamowite wzruszenia. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino pochowanych jest 1072 żołnierzy II Korpusu Polskiego, uczestników walk o wzgórze w czasie II wojny światowej. Nekropolię zbudowano według projektu Wacława Kryniewicza i Jerzego Waleriana Skolimowskiego. W dolinie koło opactwa Benedyktynów na terenie walk prowadzonych przez 3. Dywizję Strzelców Karpackich. Cmentarz budowało kilkuset włoskich robotników i kamieniarzy, wspomaganych przez pluton saperów II Korpusu Polskiego. Podczas kampanii włoskiej masyw Monte Cassino był niezwykle strategicznym miejscem zarówno dla broniących go Niemców, jak i wojsk alianckich.
Podejmowane kilkakrotnie od 17 stycznia 1944 roku próby zdobycia umocnień przez wojska sprzymierzone spełzły na niczym. Drogę do Rzymu miało przełamać dopiero czwarte natarcie z udziałem Polaków. Do decydującego ataku generał Anders zmobilizował wszystkich swoich żołnierzy. 18 maja na opuszczonych nocą przez Niemców ruinach klasztoru zawisła biało-czerwona flaga. W 1979 roku za poległych modlił się tu Jan Paweł II. Bitwa ta była nowym potwierdzeniem owej niezłomnej woli życia, dążenia do pełnej niepodległości ojczyzny, które nie opuszczały nas ani na chwilę. Przeszli tak wielki szlak, wywiezieni na nieludzką ziemię, tam dla Polski cierpieli, potem się przebijali, żeby się dobić do polskiego wojska, które się formowało, i przyszło im tutaj paść z imieniem Polski na ustach. Serca swoje zostawili w kraju, ale ziemi włoskiej oddali swoje ciała. I tu leżą, i tu śnią o naszej wspaniałej ojczyźnie, o tych wszystkich, którzy tak jak i oni w różnych innych warunkach oddali życie dla Polski. I tacy będziemy zawsze, bo takimi się urodziliśmy i takimi pomrzemy. I zawsze musimy myśleć o tych, którzy gdzieś tam poza granicami Polski leżą i walczyli o jej wolność. To są chwile, w których odczuwam szczególną dumę, zarówno ze Strzelców, jak i z Orląt. 13 lat jestem w Związku Strzeleckim Strzelec. Są chwile załamania, kiedy wiadomo, człowiek jest przepracowany, jest za dużo obowiązków, ale są chwile takie jak te, kiedy możemy spojrzeć właśnie na to łączenie pokoleń, kiedy Strzelcy naprawdę zachowują się w sposób wyjątkowy, opiekują się kombatantami, ludźmi zasłużonymi w sposób szczególny dla naszego narodu. I to są chwile, które naprawdę budują, zmazują wszelkie niedogodności, niepowodzenia, zmęczenie i dają energię na to, żeby jeszcze więcej organizować, żeby w większym stopniu się angażować. To jest sztafeta pokoleń, że my odejdziemy, ale zostają następni Polacy i o Polsce śnią i marzą i będą jej służyć, bo tak jak powiedział marszałek Józef Piłsudski, na zjeździe legionistów w 1926 roku w Kielcach. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. I takie pokolenie nasze musi być, musi miłować Polskę, musi służyć Polsce i nienawidzieć wrogów naszych. Staramy się jakoś upamiętniać te rocznice i te sprawy, które są związane właśnie z walecznością polskiego żołnierza, z Polską, i przede wszystkim widzieć jeszcze ostatnich kombatantów, którzy się pojawiają, którzy w jakiś sposób jeszcze tutaj ktoś ich dostarcza, bo praktycznie to są ludzie już w tak podeszłym wieku, że coraz mniej, na każdej rocznicy widzi się ich coraz mniej. Błękitne rodziny szatany, czosząc doń zwątpienia już też. Niech w sercach zagorze znić wiary i glonka, niech pozbierz się pierś.
znaku Maryi rycerskim Bogu, błogosław nam Chryste na bój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my naród odtwór. Wolność. W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości to słowo jest głębiej rozumiane i częściej wymawiane. W tym czasie przywracamy pamięć o bohaterach i otaczamy modlitwą tych, którzy polegli w walce o wolność. Dziś w 74. rocznicę zwycięstwa pod Monte Cassino chcemy modlić się za poległych i zmarłych żołnierzy II Korpusu Polskiego. Ci, którzy tu spoczywają i ci, którzy są wśród nas, byli kolejnymi rycerzami krzyżowymi, walczącymi o przywrócenie Europie tego ducha, który przez wieki ją stanowił. Byliście, czcigodni weterani, rycerzami dobra w starciu ze złem. Wielu z was poniosło za to najwyższą cenę, cenę życia, spoczywają na tym cmentarzu. Wielu odniosło ciężkie rany. Wielu nie mogło wrócić do wolnej ojczyzny. Wielu do dziś mieszka rozrzuconych po całym świecie. Ale wy nie zadawaliście pytań, czy warto. I za to wam dziękujemy, że zawsze byliście wierni wartościom, że byliście wierni Bogu, honorowi i ojczyźnie. Dziękujemy wam, rycerze słusznej sprawy. Dziękujemy wam, wszyscy zgromadzeni na tym cmentarzu wojennym. Dziękujemy wam za wolną Polskę, za wolną Italię, za wolną Europę. Mówiono, że Monte Cassino jest nie do zdobycia. Mówiono, że nikt nie poradzi sobie w takiej sytuacji. Żołnierz Polski, to wy udowodniliście, że nie ma sytuacji, w której można byłoby powiedzieć, że nic nie da się zrobić. Że silna wola, przygotowanie, zaangażowanie jest źródłem sukcesu, jest źródłem powodzenia. Sukcesu okupionego krwią, ale sukcesu, który dał podwaliny pod wolną Polskę. To wy udowodniliście, że żołnierz Polski nie ma sobie równych. To wy udowodniliście, że Polacy kochają swoją ojczyznę, że Polacy są gotowi ponieść nawet największe poświęcenie, żeby osiągnąć cel. Drodzy weterani, znamy się dobrze. Znamy się od lat. Kocham was za to, że kochaliście mojego ojca. Jesteście dla mnie jak rodzina. Powtarzacie tak często, bo byliście bardzo młodzi, że mój ojciec był dla was jak ojciec. To ja czuję,
że wy jesteście moją rodziną. Siedząc tutaj na tym cmentarzu i słyszę różne przemówienia, msze święte, jest mi trudno właściwie nie mieć takiej refleksji na moje, właściwie moje życie. Bo moje życie jest tak strasznie związane z właśnie tym cmentarzem Monte Cassino. Byłam tutaj pierwszy raz jako dziecko, jeszcze z rodzicami. Potem kolejny raz byłam w 1969 roku i to była ostatnia wizyta mojego ojca na Monte Cassino. Wtedy mu powiedzieli, że nie powinien przyjeżdżać, bo już był bardzo chory. Uparł się, powiedział, jakbym miał umrzeć, to właśnie bym chciał umrzeć tutaj na Monte Cassino. Patrzę na was wszystkich i myślę, jak ojciec by się cieszył. Cieszy się, że jeszcze weterani, ci, którzy są z nami, że jest rząd polski, z wolnej Polski, że są władze polskie. A może najwięcej się cieszy, że ja jestem tutaj, że nie tylko reprezentuję jego matkę, emigrację, Polonię, ale też rząd polski. Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły polską krew. Do tych makach szedzą mieści giną, lecz od śmierci silniejszy był nie. Przejdą lata i wieki przeliną, pozostaną ślady dalekich dni. I tylko maki na Monte Cassino, czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Monte Cassino jest miejscem bitwy Polaków. Wielu Polaków tam zginęło. I myślę, że dla każdego strzelca i dla każdego Polaka jest to ważne miejsce. Dla nas młodych ludzi było to wielkie doświadczenie wziąć udział w takiej wielkiej uroczystości. W wielu uroczystościach brałam już udział, ale ta była jednak najważniejsza dla nas i mogliśmy dużo się z tej podróży dowiedzieć. Mogliśmy pomóc kombatantom się tam poruszać, od nich dużo rzeczy tak samo się dowiedzieć o tej przyszłości, o tym jak walczyli i jak to wszystko przebiegało. Mój kolega Irlandczyk przyjechał na moje zaproszenie, gdzie jest pod ogromnym wrażeniem, bardzo to przeżywa, bo interesuje się bardzo polską historią, Józefem Piłsudskim i tym, co się dzieje. Jak tylko usłyszał, że planujemy wyjazd na Monte Cassino, zapytał po prostu, czy może z nami pojechać, bo bardzo chciałby tego przeżyć. To byliśmy odwiedzić także groby naszych tak jakby rodaków tutaj z Podkarpacia, którzy tam leżą. Mogliśmy zaświecić im znicze oraz położyć wiązanki.